A przed nami kolejne zadanie z naszego portalu. Więc tak, mamy tutaj równanie i poniżej są przedstawione kroki, które prowadzą kolejne kroki w rozwiązywaniu tego równania. Wiemy, że te kroki są poprawne, że rozwiązanie jest poprawne. Jednego kroku brakuje. No i tu mamy do wyboru sytuację po kroku drugim. Prawda? Co musimy, jak, na czym polega krok drugi i jaka jest sytuacja po wykonaniu kroku drugiego. Więc ja znowuż przekopiowałem sobie to do mojego notesu. O! No dobrze, i zobaczmy tutaj, jak te kolejne kroki rozwiązywania takiego równania. No więc, co to jest pierwszy krok? No, co to jest pierwszy krok? Tutaj może ja przepiszę jeszcze raz to równanie. No to jest 1 piąta x plus 3 minus 2 to jest 18. No i na czym polega pierwszy krok, prawda? Tutaj zniknęła dwójka, minus 2 zniknęło po lewej stronie, a pojawiło się 20 po prawej, czyli do obu stron została dodana dwójka. Czyli pierwszy krok to jest dodajemy 2 do obu stron równania. To jest nasz pierwszy krok. I w wyniku tego pierwszego kroku mamy x plus 3, 1 piąta jest 20. Czyli tu jest, tutaj jest krok plus 2 plus 2. No taki jest pierwszy krok. Dobrze. I wynik jest taki. I teraz drugi krok. No jaki drugi krok? Co byśmy dalej zrobili, jak mamy takie wyrażenie? No pewnie x plus 3 chcielibyśmy wyizolować sobie po lewej stronie. Czyli co? Czyli byśmy pomnożyli przez 5 obie strony. No, razy 5. 5 razy 5. I w ten sposób po tym drugim kroku zostalibyśmy z równaniem x plus 3 równe 100. Więc to byłby krok drugi, a krok trzeci, prawda? Co się stało? X równe 97, czyli krok trzeci polegałby na tym, że od obu stron odejmujemy 3 i mamy równanie rozwiązane. X po lewej stronie równa się 100 minus 3, czyli 97. Dobrze, czyli krok, którego brakuje tutaj, to by było x plus 3 równe 100. Na taki krok byłby. Przechodzimy do naszego zadania, patrzymy. X plus 3 równe 100. Aha, mamy tutaj. Sprawdzamy odpowiedź, zgadza się. No i zachęcam jak zwykle do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.